Cześć! Jestem Karincia i witam Was w 13 odcinku z serii Podróżnik w grze The Sims 4. Mam nadzieję, że 13 odcinek nie będzie pechowy, mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. Ostatnio wybraliśmy się do całkiem nowego miasta, bo do Brightchester, a dzisiaj pojedziemy do jednego z najstarszych miast w grze The Sims 4, do miasta, które ma każdy z Was tak naprawdę. Bo w końcu odwiedzimy Oazę Zdrój. Jeśli chodzi właśnie o te miasta z gry podstawowej, to zostało właśnie nam tylko Oaza Zdrój. Wierzbowa Zatoczka już była, Newcrest już było. I teraz jeszcze czas właśnie zrobić Oazę Zdrój. I tak naprawdę Oaza Zdrój oraz Wierzbowa Zatoczka to myślę, że dla takich graczy, którzy zaczynają grę, to są takie najbardziej dwa podstawowe miasta. No bo jednak w Newcrest trzeba swój dom zbudować, trzeba go trochę zapełnić. A jeśli chcemy, powiedzmy, tak na pierwszy rzut oka sobie pograć, to wydaje mi się, że albo gracz wyląduje raczej w Wierzbowej Zatoczce, albo w Oazie Zdrój. Dlatego dzisiaj głęboko wejdziemy właśnie w Oazę Zdrój. Zresztą Oaza Zdrój to jest jedno z tych miast, które również ma ukrytą parcelę, tak samo jak Wierzbowa Zatoczka, tak samo jak Granitowe Kaskady. Tutaj też jest specjalna ukryta parcela, tylko na te ukryte parcele jest się trochę trudniej dostać niż właśnie na te ukryte parcele, które Wam do tej pory pokazywałam, bo one były dosyć łatwe. A tu jednak trzeba się wykazać jakimiś umiejętnościami, żeby się tam dostać, więc to tak naprawdę, jeśli nie cheatujecie, to nie każdy Sim tam się dostanie, więc tutaj też Wam to dzisiaj pokażę. I zaczniemy po prostu sobie tak, pójdziemy po okręgu. Zaczniemy od tej najbiedniejszej dzielnicy, bo wydaje mi się, że każdy na początek, jak zaczyna tam, kiedyś wylądował. Później przejdziemy do tej ciut bogatszej dzielnicy. Później przejdziemy się tutaj właśnie na te dzielnice, bym powiedziała, z parcelami publicznymi, czyli tę komercyjną taką, bym powiedziała, dzielnicę. Następnie dzielnica rodziny Caliente, można by powiedzieć. I na samym końcu ta dzielnica bogata, czyli dzielnica Langrabów. No i oczywiście później właśnie jeszcze ten park, który mamy. Na koniec wylądujemy w środku. No i później oczywiście, na samym końcu mówiłam już to o Langrabach i o Pustynnym Kwiecie. Oczywiście później sobie jeszcze pójdziemy na sam koniec odcinka właśnie na tę ukrytą parcelę. Zresztą bardzo wyraźnie Wam pokażę, gdzie trzeba pójść, co trzeba zrobić i jak się tam dostać, więc też tam sobie na sam koniec pójdziemy. Ale najpierw sobie myślę, odwiedzimy sobie tę pustą parcelę po prostu i zaczniemy naszą przygodę z Oazą Zdrój. I jeśli ktoś oglądał niektóre z moich serii, to dokładnie kojarzy tę dzielnicę. To jest dzielnica, w tym domu mieszkałam na przykład w mojej pierwszej serii na kanale z Beatą Wojewodą, a więc to jest ten domek. Tutaj mieszkałam w Alien Adoption Challenge, gdzie zbudowałam własny dom. Zresztą tutaj chwilowo też mieszkał uciekinier swego czasu, więc kilkukrotnie ta dzielnica w moich rozgrywkach, bym powiedziała, się przewinęła. Zresztą myślę, że najbardziej właśnie wydaje mi się, że w Alien Adoption Challenge można było tutaj ją doskonale poznać. Jest ona dosyć przyjemna, mamy tylko te tutaj kilka parcel, są one mniej więcej ze sobą zbite, mamy tutaj główną ulicę i też powiedzmy niezbyt dużo miejsca do chodzenia. Najważniejsze, żeby zwrócić uwagę, co mamy tutaj, bo tak jak w Wierzbowej Zatoczce, tutaj w Oazie Zdrój również mamy coś takiego jak przestrzeń wspólną, troszeczkę można by powiedzieć, taki wspólny ogród. Od czasu do czasu przychodzi tutaj ogrodnik i właśnie podlewa te roślinki i o nie dba. Więc jeśli chcemy właśnie tutaj jakieś plony zebrać, to warto czasami tutaj przyjść, bo one właśnie sobie tutaj ładnie rosną. Mamy szałwie, mamy tutaj co jeszcze pewnie cytrynkę, mamy tutaj dodatkowo pomidory, marchewkę, kolejną marchewkę, tu jeszcze chryzantemy, stokrotki, a więc mamy kilka tych, powiedziałabym, roślinek, gdzie właśnie jakby coś tutaj zawsze też są grille, więc zawsze można, widzicie, latem tutaj jest takie stoisko, oczywiście w inne pory roku są tutaj inne stoiska, jeśli ktoś ma cztery pory roku i stąd się też łatwo dostać na drugą stronę rzeczki. Mam tutaj w wielu miejscach właśnie przy rzeczce miejsca do łowienia ryb, bo mamy i tutaj i jeszcze tutaj na dole mamy drugie miejsce do łowienia ryb, więc jest mnóstwo okazji. Zresztą tutaj możemy znaleźć właśnie skałki, również skałki możemy znaleźć tutaj, skałek też jest mnóstwo tutaj i również po tej stronie, zresztą tutaj wokół tych skał również możemy znaleźć skałki, więc jeśli ktoś chce właśnie i poszukuje skałek,
to jest tu właśnie ich sporo. Ta dzielnica chyba ma, według mnie, jedną z największą, właśnie największej ilości skałek do poszukiwania i do kopania, więc to jest naprawdę w tej okolicy właśnie bardzo lukratywne i mówię, tu wokół tego, tu również troszeczkę, tu na dole i tu po drugiej stronie też się znajdą i oczywiście jeszcze przy tym wspólnym ogrodzie tutaj też się pojawiają zawsze skałki, więc jest ich zawsze tutaj mnóstwo i jest to mniej więcej taka dość mała okolica, można w kilka simowych godzin tak naprawdę wszystko obskoczyć, więc bardzo fajna okolica na start, w szczególności, że mamy ten jeszcze wspólny ogród, gdzie można sobie zrywać plony codziennie, więc tak naprawdę bardzo miła okolica, żeby tutaj zacząć grę. Tak naprawdę ta okolica z Wierzbowej Zatoczki na start też jest bardzo miła, tam też mamy ogród wspólny, ale w tej okolicy jest znacznie więcej skałek niż w Wierzbowej Zatoczce. Zresztą właśnie Zdrój to jest właśnie taka tendencja, że jest zdecydowanie więcej tych skałek niż w innych dzielnicach, więc zdecydowanie polecam, jeśli macie kogoś właśnie, kto by chciał szukać takich rzeczy i w ten sposób zarabiać simolony codziennie, bo na pewno się da i można na tym się nawet troszeczkę dorobić. Więc tutaj mamy przed sobą pierwszą oczywiście dzielnicę, którą mamy za sobą, tak jak mówiłam. Piękne, wspaniałe, podstawowe domki, oczywiście z gry podstawowej, ale myślę, że bardzo fajna dzielnica na start, w szczególności jak ktoś postawi dodatkowo jakiś swój domek. Tutaj jest wolna parcela zawsze, więc bardzo, bardzo, bardzo fajnie. A teraz idziemy na kolejną, troszeczkę bogatszą dzielnicę. I ta dzielnica, jak zauważycie, jest dużo bardziej zielona niż poprzednie. Jest to jedna z najbardziej zielonych, bym powiedziała, dzielnic właśnie w całej tutaj Oazie Zdruja, więc już tak zielono. Ale jest też kilka domków, one nie są chyba jakieś super drogie, mamy kilka wolnych. Tu mamy jeden zajęty właśnie przez rodzinę kumpli chyba, więc tutaj miło i przyjemnie też może być. Niestety w tej dzielnicy nie ma możliwości łowienia ryby, więc o tym warto pomyśleć. Jest tu tak zielono, ale rybek nie można łowić. Oczywiście w okolicy tutaj wszędzie znajdziemy oczywiście skałki, więc jeśli chcecie je poznajdować, to warto się przejść tutaj w około tych wszystkich domów. Jest, mówię, tutaj też tak bardzo zwarcie wszystko. Zresztą w Oazie Zdrój i Wierzbowej Zatoczce zawsze te dzielnice były dość małe i takie zwarte w sobie, a nie jakieś takie duże i ogromne. Są jedni, którzy wolą mniejsze dzielnice, są inni, którzy wolą większe dzielnice. Musicie pomyśleć, którymi osobami jesteście. Tu jest zdecydowanie mniejsza dzielnica, co ma swoje plusy, bo jak wyślecie Sima na jogging, to on szybko wróci, nie będzie biegał 3 godzin. Jak wyślecie Sima na spacer ze zwierzakiem, to też dość szybko wróci, a nie po 3 godzinach, więc to też ma swoje pewne plusy, bym powiedziała. Dodatkowo w tej dzielnicy mamy tutaj miejsce do zabaw wspólnych dla dzieci, więc tutaj zawsze znajdziecie ten statek kosmiczny, co jakiś czas właśnie będą tu do niego przychodzić dzieci, więc może warto tutaj zamieszkać jakąś rodziną z dziećmi i zawsze może wasze dziecko później simowe znaleźć jakiś sobie przyjaciół właśnie na tym placu zabaw, więc to też taki dodatkowy plus, bo jest to rzeczywiście dość często uczęszczane miejsce przez dzieci. Ja właśnie moją prywatną rodzinką gram w tym domu i właśnie często obserwuję, jak tutaj się jakieś dzieci pojawiają i czasami właśnie też moje dzieciaki tutaj wysyłam, żeby po prostu poznały inne dzieci, więc bardzo, bardzo fajne miejsce. Tutaj jest też możliwość sobie posiedzenia, odrobienia lekcji jakby, co jest bardzo miło i bardzo, bardzo przyjemnie. I jeśli chodzi o udogodnień, to tak naprawdę to jest oprócz skałek i wiadomo roślin, które tutaj wokoło rosną, tak naprawdę jedyne udogodnienie w tej dzielnicy, więc idziemy do kolejnej. Dzisiaj będę starała się jakoś tak szybko skakać pomiędzy tymi dzielnicami, żeby też nie było zbyt długo. Myślę, że wybierzemy się do centralnej parceli, czyli na siłownię tutaj. Jest taka jeszcze wczesna pogoda, więc myślę, że to jest idealna parcela dla nas. I porównując tak naprawdę tę dzielnicę do jego odpowiednika w Wierzbowej Zatoczce, to myślę, że znajdziemy tu podobne rzeczy właśnie jak w Wierzbowej Zatoczce, bo mamy i miejsca do jedzenia i do grilla, mamy kilka miejsc do łowienia ryb, naprawdę, zobaczcie, tutaj wokół tej rzeczki tak naprawdę jest kilka miejsc do łowienia ryb, mamy również tutaj publiczne toalety, mamy również miejsca do zabaw dla dzieci, mamy i właśnie ten statek do zabawy i drabinki, więc dzieci się na pewno tutaj mogą pobawić. Również oczywiście, jak się przejdziemy tutaj w koło, to również nam się skałki pojawią, więc też jest co
co bym tutaj powiedziała robić. No i mamy kilka parcel publicznych na start. Wiadomo, jak ktoś chce, może je zastąpić swoimi parcelami, ale mamy tutaj muzeum, elegancki klub, siłownię oraz bar, więc jeśli ktoś chce, to właśnie może tutaj podejść. Też ta dzielnica również jest dosyć mała, taka zwarta w sobie, bo mamy te cztery parcele i tak naprawdę miejsce odtąd aż dotąd i tam aż dotąd, więc powiedzmy jest dosyć mała, taka zwarta w sobie też. I tutaj mamy w sumie wszystkie udogodnienia, jakie trzeba mieć, bo mamy właśnie i miejsce do łowienia ryb, i toalety, i miejsce dla dzieci do zabaw, i grille w różnych miejscach, więc jest tego naprawdę dużo, naprawdę sporo. I jak widzicie, tutaj z tyłu również się pojawia latem miejsce na wrotki, więc tutaj też mamy i dodatkowo to miejsce, tak samo właśnie takie miejsce na wrotki mamy również w tej dzielnicy publicznej w niekomercyjnej w Wierzbowej Zatoczce, więc tak naprawdę tutaj mamy cały zestaw, więc jeśli coś potrzebujecie właśnie z tych takich udogodnień publicznych, oprócz oczywiście tego ogrodu wspólnego, to tutaj to jest. Więc mówię, i tak samo w Wierzbowej Zatoczce mniej więcej podobny zestaw tam znajdziecie, więc jest to bardzo fajna parcela, mówię, żeby wyjść nawet całą rodziną, w szczególności w zależności gdzie chcecie iść. A teraz idziemy do Caliente, bym powiedziała, dzielnicy, która oczywiście teraz się nazywa Otak, już wiemy, po aktualizacji czerwcowej. I to również jest w miarę zielona dzielnica. Jak widzicie, po środku ma taką fontannę, taki skwerek. Jest to dzielnica, w której zdecydowanie ja bywam najrzadziej, więc powiedzmy najmniej o niej wiem, ale zdecydowanie mamy tu cztery parcele, trzy mieszkalne i tutaj jedną dużą, pustą. Jak ktoś oglądał z Legacy Challenge, to wie, że tutaj przybywaliśmy często do kościoła, bo tutaj miałam postawioną właśnie dodatkową parcelę ślubną, więc tutaj przez to często bywałam. Ale widać w tle, że to jest coś ala przy jakimś właśnie polu golfowym, bo mamy tutaj różne dołki, a więc bardziej tak luksusowo można by powiedzieć ta dzielnica. Też taka mała, bo widzicie, jest tutaj tak naprawdę ten okrąg, ta dzielnica. Mamy miejsca do łowienia ryb, bo tutaj mamy zielone, niebieskie zbiorniki z wodą, więc jest kilka tych miejsc. Na pewno też tutaj są skałki, jak w całej Oazie Zdrój, ale z takich dodatkowych udogodnień to już nic więcej nie ma, więc nie ma żadnego ogrodu, nie ma żadnych toalet publicznych, ani nic takiego, więc tylko tak naprawdę możliwość łowienia ryb i skałki tutaj tak naprawdę jest, a więc niby bogata dzielnica, a nawet placu zabaw dla dzieci nie ma, więc bym powiedziała, nie jest to raczej przyjazna dzieciom, bym powiedziała, okolica, ale na pewno taka troszeczkę bogatsza, no bo te domy już takie wystawniejsze, no i bardziej takim, bym powiedziała, hiszpańskim stylu troszeczkę mi się kojarzącym, coś takiego, ale na pewno bardzo elegancka, bym powiedziała, dzielnica przy pustyni, ale jednak z utrzymaniem trawy, więc widać, że jest fancy i jest wspaniale. No i oczywiście teraz idziemy do tej bogatej dzielnicy, najbogatszej dzielnicy w Oazie Zdrój, czyli tam, gdzie mieszkają Langrabowie. I przepraszam, jeśli słyszeliście psy w tle, ale niestety jest tak gorąco, że jak patrzę na Oazę Zdrój i patrzę, jak tu jest gorąco, to też mi jeszcze jest goręcej i muszę mieć niestety uchylone okno, więc tutaj przez to, bym powiedziała, jest tutaj jeszcze goręcej. I więc to jest dzielnica najbogatsza, jest to zdecydowanie chyba jedna z najmniejszych dzielnic, wydaje mi się, w całej Oazie Zdrój. Jest naprawdę malutka, składa się tylko z tych dwóch parcel, chyba jest nawet mniejsza, mi się wydaje, niż ta w bogata w Wierzbowej Zatoczce, tak mi się przynajmniej wydaje. Zresztą tutaj jest też łatwiejszy dostęp do sąsiadów, bo są te domy tak naprawdę vis-a-vis. W Wierzbowej Zatoczce tak bardziej są obok siebie niż vis-a-vis. A więc te są przy jednej ulicy. Jeśli ktoś oglądał oczywiście moje Legacy Challenge, to oczywiście te dzielnice na pewno kojarzy, no bo oczywiście tu, gdzie jest dom Langrabów, oczywiście stał mój dom. Langrabów niestety musiałam wyprowadzić i przenieść gdzieś indziej, no bo oczywiście tu mamy parcele 50 na 50, więc jeśli ktoś, mówię, oglądał tę serię, to na pewno te dzielnice na pewno kojarzy. Co Wam mogę powiedzieć, to, że niestety w tej dzielnicy nie ma możliwości łowienia ryb. Niestety. A więc to niestety jest niemożliwe, ale oczywiście tutaj wszędzie dookoła są skałki i tutaj jak się zejdzie również na dół, bo tu jest jeszcze również miejsce, żeby zejść na dół i tutaj też są właśnie różne skałki się pojawiają, więc to jest taka fajna rzecz. No ale niestety tutaj nie ma żadnych tak naprawdę udogodnień, nawet tego łowienia ryb tutaj nie ma.
więc powiedzmy Wierzbowa Zatoczka i ta bogata dzielnica Wierzbowej Zatoczce troszeczkę góruje tym, że właśnie tam jest miejsce do łowienia ryb, a tutaj niestety nie ma, ale to jest bogata dzielnica. No tutaj nikt tutaj się nie będzie zapuszczał, żeby, nie wiem, pójść na plac zabaw z dziećmi, co nie? Ale warto jeszcze wiedzieć o tej dzielnicy to, że tutaj mamy zejście również do właśnie ukrytej parceli, a więc tu jest przejście właśnie do ukrytej parceli. Jest to jedno z dwóch wejść właśnie na te ukryte parcele. My dzisiaj sobie nie skorzystamy z tego wejścia, skorzystamy z tego drugiego. Zaraz Wam też pokażę, gdzie jest to drugie wejście. Ale właśnie jakby coś, to właśnie mieszkając w tej dzielnicy macie właśnie możliwość szybkiego podróżowania właśnie do ukrytej parceli. Ale żeby się na nią dostać, to niestety trzeba mieć 10 poziom majsterkowania, więc nie tak jak na leśną polanę wystarczy popodlewać kilka razy drzewko, zgadnąć, co tam po kolei powinno się zaznaczyć i można sobie przejść. Nie, tu trzeba najpierw simem zdobyć 10 poziom majsterkowania, wtedy sim może to odblokować, to wejście, i dopiero wtedy można się dostać właśnie na tę ukrytą parcelę. Oba wejścia mają te same wymagania właśnie do tej groty, tak naprawdę, bo to jest grota, wchodzimy nią właśnie tym wejściem do ukrytej groty, a więc oba wejścia mają te same wymogi, więc tylko do tej groty możemy się dostać, mając 10 poziom umiejętności majsterkowania. I właśnie teraz idziemy do parku, gdzie Wam pokażę właśnie, gdzie w parku jest wejście, bo w parku też jest wejście właśnie do tej groty i przez park właśnie tam pójdziemy. Ale oczywiście najpierw pokażę Wam, jak wygląda park, proszę bardzo, więc to jest miejsce, w którym na pewno kilkukrotnie bywaliście. O, widzę, że muszą mi się krzaczki wczytać, się nie wczytały. A, bo ja oczywiście obniżyłam ustawienia, dlatego mi się krzaczki w oddali nie renderują. Okej, dobra, to już wiem, dlaczego mi się nie wczytały. I proszę bardzo, tak wygląda ta dzielnica. Tu jest, powiedzmy, wejście na tę dzielnicę, więc tutaj wielu simów czasami się pojawia, właśnie spełni, powiedzmy. I tu mamy tę parcelę 50x50 parkową, a wokół niego oczywiście całe mnóstwo miejsca. Oczywiście tu się wszędzie pojawiają skałki, mamy tu miejsce też do łowienia ryb. Tu jest jedno miejsce do łowienia ryb, tu mamy stawek do łowienia ryb. Z tyłu również mamy jeszcze jedno miejsce do łowienia ryb, proszę bardzo, tutaj. I tutaj bardzo często można wyłowić krowokwiata, więc jeśli ktoś chce wyłowić krowokwiata albo skrzypce, to tutaj bardzo często można je i bardzo łatwo wyłowić, więc zdecydowanie polecam właśnie łowienie krowokwiata tutaj. Zresztą tutaj mamy też publiczne toalety, więc również tutaj jest taka możliwość. Niestety w tej dzielnicy tutaj parkowej nie mamy możliwości pójścia właśnie ani na łyżwy, ani na rolki, ani nic takiego, więc zdecydowanie park w Wierzbowej Zatoczce góruje, bo tam zawsze się pojawia właśnie miejsce do na nawrotki i na łyżwy. Tutaj się niestety nie pojawia, więc niestety nie mamy takiej możliwości, ale mamy możliwość właśnie przejścia na tę parcelę właśnie ukrytą i tutaj właśnie jest ono wejście, gdzie mamy tutaj również grille, ławeczki, więc tutaj mojego sima już powiem, żeby sobie, wiecie, nawet co, podjedź sobie tutaj, będzie Ci szybciej, żeby podjechać na rowerze tutaj, a więc bardzo proszę, pokaż nam, jak się jeździ na rowerze. Proszę bardzo. I sobie podjedziemy właśnie w to urocze miejsce. I oczywiście, żeby zabrać nas na tę ukrytą parcelę, za chwilę oczywiście użyję kodów, mam je już przygotowane. A więc tylko będzie kopiuj i wklej, a więc Wam też pokażę, jak właśnie rozwinąć umiejętność majsterkowania do 10 poziomu szybko. O, tutaj też mamy kolejne miejsce do łowienia ryb, które przeoczyłam. Tutaj mamy zawsze jakiegoś sima, który uwielbia łowić ryby, proszę bardzo, więc też tutaj mamy taką osobę. A my sobie jedziemy dalej z naszym Robertem, tymi krętymi ścieżynkami, ale tu jak najbardziej możemy wszędzie podjechać, proszę bardzo. I pod górkę, myślę, że będzie dość ciężko tutaj pedałować było pod tę stromą góreczkę, ale na szczęście simom się zawsze udaje, więc o, proszę bardzo, nawet skałka się tutaj pojawiła. No i oczywiście szybciutko teraz oczywiście wpisuję Ctrl-Shift-C i najpierw oczywiście muszę sobie odblokować kody, a więc tutaj najpierw testing cheats true muszę wpisać, a więc proszę bardzo, kody są odblokowane i teraz wpisuję ten drugi kod i tutaj dokładnie musicie, jeśli chcecie 10 poziom
mieć majsterkowania, musicie dokładnie tak to wpisać ze wszystkimi podkreśnikami i spacjami, więc mamy stats.stat, podkreśnik skill, podkreśnik level, spacja major, podkreśnik handiness, spacja 10. Jakbym wpisała tutaj zamiast 10 8, no to by oczywiście dało mi 8 poziom, ale sobie wpisałam 10, bo 10 potrzebuję i w tym momencie mam rozwiniętą umiejętność majsterkowania do 10 poziomu. Mogę Wam nawet pokazać tutaj, że za chwilę powinna gra się zorientować, że mój sim ma 10 poziom majsterkowania. Proszę bardzo, może odblokuję grę. O właśnie, gra się zorientowała, że wpisałam kod i że mój sim ma 10 poziom. Teraz sobie jeszcze wyłączę kody, proszę bardzo, więc testing cheats false. I proszę bardzo, i teraz mój sim może jak najbardziej wybić wejście, bo ma 10 poziom majsterkowania, więc takie malutkie cheaty tutaj nastąpiły, ale było to konieczne, żeby Was mógł nasz Robert zabrać do tej kolejnej ukrytej parceli. Proszę bardzo, nie trwało to długo, króciutko w sumie, i teraz możemy zbadać właśnie to wejście, proszę bardzo, Robert. Ale halo, 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 schowaj do wyposażenia rowerek, nie zostawiaj go tam. Ja wiem, że chciałeś tam iść gdzieś do zlewu, ale nie ma, nie ma. Badamy wejście i zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie. Szybciutko i właśnie idziemy do jaskini, ale oczywiście również musimy podać odpowiednie odpowiedzi. Nieustraszony badacz Robert decyduje się zwiedzić jaskinię. Dostępne są dwie ścieżki. Węższa jest pełna stalaktytów i stalagmitów. Być może Robert może zdoła się między nimi przecisnąć. Pójdźmy wąską ścieżką, chyba to będzie odpowiednia opcja, a jak nie, to... O nie! Niestety musimy jeszcze raz zbadać i niestety musimy wybrać szerszą ścieżkę, więc źle wybrałam, więc niestety zdarza się, więc idziemy szerszą ścieżką. Jak ja tutaj przejdę, to będziecie dokładnie wiedzieli, jak tam pójść. Nie warto narażać się bez potrzeby. Robert podąża głównym odgałęzieniem i w słabej poświacie zauważa zakos drogi, która prowadzi stopniowo w górę, a także chybotliwą drabinę opuszczającą się w dół. Pójdź za kosem chyba. Tak wydaje mi się, że będzie prawidłowo. Chyba nie chybotliwą drabiną w dół. O, proszę bardzo, przyszły nam... O nie, chyba chybotliwą drabiną w dół. O, dzisiaj... To jest jednak pechowy odcinek. 13 pechowy odcinek. Z poprzednimi razy, jak właśnie musiałam zgadywać jakaś poprawna odpowiedź, to mi się zawsze udawało. A dzisiejszego dnia nie mogę ani razu zgadnąć, która jest odpowiedź prawidłowa. No cóż, takie życie. Więc ten 13 odcinek jednak jest pechowy. Więc użyjemy sobie drabiny, ale jakby coś, w internecie też są odpowiedzi, które musicie udzielić, bo tutaj zawsze jest jedna i ta sama odpowiedź, więc tutaj zawsze są te same pytania, więc jakby co, w internecie zawsze znajdziecie podpowiedzi, jeśli nie chcecie tego przechodzić kilka razy. Robert ostrożnie zagłębia się w czarną otchłań, po omacku szukając drogi wśród meandrujących szczelin. Po długiej podróży w dół przestrzeń poniżej zaczyna wypełniać słabe, lazurowe światło. Robert może zejść na ciemną, omszałą krawędź przepaści albo kontynuować schodzenie w błękit. Wspinaj się dalej. Nie, wejdź na półkę chyba. Chyba tak będzie dobrze. Tak mi się wydaje. Tak, wiecie, bardzo biorąc to na logikę, tak. Ostatnia odpowiedź była ok. Więc wejdź do groty. I idziemy do zapomnianej groty, czyli do tej ukrytej parceli. I zapomniana grota, czyli ukryta parcela, tak samo jak leśna polana. Mamy tutaj oczywiście miejsca na żabki. Mamy również tutaj toaletę, więc jakby coś można w tej toalecie, jakby takiej bym powiedziała, bardziej z drewna, zrobionej ręcznie, zawsze wysikać sima, więc to jest na pewno zawsze na plus. Jak pójdziemy tutaj dalej, to mamy zejście również tutaj w dół i mamy zejście właśnie do miejsca do łowienia ryb, tak samo na leśnej polanie. Tu również mamy miejsca, nawet kilka miejsc do łowienia rybek i właśnie możemy tutaj znaleźć również takie unikatowe rybki, więc jeśli robicie aspirację wędkarską i chcecie złowić wszystkie ryby z kolekcji,
to warto tutaj właśnie przyjść i sobie właśnie połowić ryby, więc zapomniana grota jest, będzie Waszym przyjacielem właśnie w wyłowieniu kilku niezwykłych i rzadkich okazów ryb. Oczywiście również tutaj się pojawiają skałki, więc również po to można tutaj przyjść, może nawet na chwilkę wyślę Roberta właśnie na łowienie rybek, żeby nam pokazał tutaj, jak łowi rybki, więc proszę bardzo. Tak oto wygląda mniej więcej zapomniana grota. Powiedzmy, o, mamy tutaj niby takie światełko jakieś tutaj, które przechodzi niby gdzieś tam z góry i bardzo małą właśnie tak naprawdę ukrytą parcelę, ukrytą bym powiedziała lokalizację bardziej niż parcelę, bo tutaj żadnej tak naprawdę, tutaj mamy tak naprawdę tylko taką małą parcelkę, więc nawet tylko ukrytą do budowania, więc trzeba byłoby wpisać kod właśnie na edytowanie tej parceli, bo normalnie się nie da. Oczywiście również mamy tu jakieś roślinki, więc tu również są roślinki, również są żabki, więc tutaj również i tutaj są żabki i tutaj też na wejściu były żabki, więc również można takie rzeczy tutaj właśnie poznajdować, a więc mamy miejsce do łowienia ryb, mamy roślinki, mamy żabki i mamy nawet toaletę, więc coś, czego nie ma na Leśnej Polanie, tutaj mamy właśnie toaletę i tutaj właśnie się pożegnamy z naszym Robertem, bo to już jest ostatnia właśnie, bym powiedziała, parcela i dzielnica właśnie w Oazie Zdrój, a więc to było cała Oaza Zdrój i również ukryta parcela. Zresztą miałam tu za chwilę zrobić właśnie Robertowi zdjęcia w tej właśnie ukrytej parceli właśnie na miniaturkę. Myślę, że nawet powiem mu, żeby podszedł tutaj, bo wydaje mi się, że ładniejsze zdjęcia mu nawet tutaj wyjdą, więc my się żegnamy. Mam nadzieję, że... O! Proszę bardzo, nietoperza! Mam nadzieję, że właśnie podobał Wam się ten odcinek z Robertem w Oazie Zdrój, bo myślę, że warto tę podstawowy świat naprawdę znać i wykorzystywać, bo naprawdę, naprawdę czasami warto, więc jeszcze raz mam nadzieję, że Wam się podobało, zostało już tam tylko kilka światów do obejścia, ale mam nadzieję, że zostaniecie do końca tej serii, więc jeszcze raz mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia, do zobaczenia, susu!